Gdynia. Ćwierć miliona mieszkańców, rozwinięty przemysł, nowoczesny port i niewiele ponad pół wieku historii. Zbudowana w konsekwencji śmiałej i upartej realizacji dalekowzrocznej polityki morskiej, jest dziś Gdynia świadectwem polskiego umiłowania morza i umiejętności łączenia narodowych sentymentów z interesami politycznymi i gospodarczymi. Był rok 1922. Notariusz w powiatowym Wejherowie zarejestrował powstanie przedsiębiorstwa remontu już istniejących i budowy nowych statków morskich różnych wielkości. Towarzystwo z ograniczoną poręką Stocznia w Gdyni funkcjonowało 4 lata i wyremontowało kilkadziesiąt kutrów. Upadło z powodu słabości prywatnych kapitałów i kłopotów z uzyskaniem dogodnej lokalizacji warsztatu. Na Gdynię jako miejsce portu niepodległej Rzeczypospolitej wskazał inżynier Tadeusz Wenda, a decyzję o budowie tymczasowego portu wojennego i schroniska dla rybaków usankcjonowała sejmowa ustawa z września 1922 roku. Zdecydowano budować port w Gdyni, gdyż, jak to argumentował projektodawca, osłonięta jest nawet od tych wiatrów, od których niewolny jest Gdańsk. Głęboka woda leży blisko lądu i brzegi są niskie. Po latach śmiały inicjator gdyńskiej epopei, ówczesny minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski, wspominał: na pierwszą wieść o wzmagającym się tempie budowy portu i miasta Gdyni zaczęła płynąć tam fala dynamicznych i pracowitych ludzi z całej Polski. Francuski statek Kentucky zainaugurował w roku 1923 eksploatację nadal budowanego portu. Równolegle rozwijało się i miasto. W roku 1930 liczyło ponad 35 tysięcy mieszkańców. W pobliżu coraz prężniejszego portu, który wkrótce osiągnie największe na Bałtyku przeładunki, rozpoczyna w roku 1928 działalność Stocznia Gdyńska, spółka akcyjna. Kontynuują pracę stoczniowcy. Samarytanka była pierwszą jednostką morską zaprojektowaną i zbudowaną w Gdyni. Działalność produkcyjna była jednak ograniczona. Rozwinięto natomiast usługi remontowe. Stocznia Gdyńska, spółka akcyjna,
opanowana była przez obcy, głównie niemiecki kapitał. Zmierzał on do likwidacji polskiej stoczni. Energicznie przeciwstawiły się temu władze miejskie Gdyni. Akcje stoczni przejmuje koncern Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych z Katowic. Zaczyna się nowy okres związany z perspektywami rozwoju. Zwiększają się kwalifikacje pracowników stoczni. Coraz liczniejsza jest kadra fachowców przeszkolonych w nowoczesnej wówczas technologii spawania. W roku 1938 przystąpiono do budowy pierwszego pełnomorskiego parowca o nośności 1250 ton. Silnik statku wykonała świętochłowicka Zgoda. Kadłub Olzy był na pochylni, gdy ponad wodami Zatoki Gdańskiej rozległy się pierwsze salwy II wojny światowej. Rok 1945. Powracający do wolnej Gdyni Polacy zobaczyli martwy port i zniszczoną bombami stocznię. Trzeba było zaczynać od początku. Przystąpiono do porządkowania i odbudowy prawie całkowicie zniszczonych urządzeń, terenów i pomieszczeń portu i stoczni. Brak podstawowych urządzeń i materiałów powodował, że pierwsze powojenne zlecenia wykonywane przez stocznię dotyczyły głównie remontu dźwigów czy samochodów. Pierwszym wyremontowanym statkiem był holownik Tytan, następnym Ustka, która powstała z wydobytego wraku. Podpisana w roku 1949 wieloletnia umowa ze Związkiem Radzieckim spowodowała uruchomienie produkcyjnej działalności stoczni w Gdyni. Powstał ośrodek budowy małych statków dysponujący pochylnią zrzutową do bocznego wodowania. Dnia 2 sierpnia 1951 roku w stoczni, która kilka miesięcy wcześniej przybrała imię Komuny Paryskiej, dokonano pierwszego wodowania. Masowiec Melitopol rozpoczął serię statków dla armatora radzieckiego, który jako pierwszy po wojnie ulokował w Gdyni poważne zamówienia produkcyjne. Przez szereg następnych lat powstawały w stoczni małe statki kabotażowe oraz 500-tonowe traulery parowe. W końcu lat 50. zaprojektowano i zbudowano pierwsze drobnicowce i chłodniowce. Do roku 1959 wykonywano w stoczni także prace remontowe. Była to szkoła solidnego stoczniowego rzemiosła, zyskiwanie niezbędnej praktyki. O budowie dużych statków. Z dumą mówiono wówczas o 10-tysięcznikach. Pierwszym budowanym w suchym doku był w roku 1962 drobnicowiec Francesco Nullo. Wdrażano nowoczesne metody organizacji pracy, nowe technologie, na przykład sekcyjno-blokową metodę budowy.
W suchym doku budowano kolejne drobnicowce, zbiornikowce i masowce. Wraz z różnymi typami traulerów dawały one obraz szerokich możliwości produkcyjnych stoczni imienia Komuny Paryskiej, która staje się coraz bardziej znana i ceniona na rynkach światowych. Sprawna realizacja kolejnych zadań produkcyjnych możliwa była dzięki podnoszeniu kwalifikacji zawodowych załogi. Obok pracowników pamiętających trudne początki, na stanowiskach roboczych coraz częściej pojawiała się młodzież. Rozwijało się szkolenie w różnych zawodach stoczniowych. Wszechstronny rozwój stoczni, możliwość realizowania zamówień na różne typy statków, wysoka wartość rozwiązań technicznych wiąże się z pracami biura konstrukcyjnego. Na deskach projektantów powstawały kolejne, coraz nowsze konstrukcje odzwierciedlające światowy postęp budownictwa okrętowego. Stocznia jest złożonym organizmem produkcyjnym, w którym szczególne znaczenie ma porządek i dobra organizacja pracy. Dla sprawności realizacji skomplikowanych zadań konieczne jest sprawne funkcjonowanie wszystkich służb stoczni. Magazyn blach, początek procesu produkcyjnego i pierwszy przykład prawidłowego stosowania zasad.